Europejska Noc Muzeów i ta wystawa poświęcona pasterstwu składa się z wielu wydarzeń, które w tym dniu będziemy prezentować od godziny 11 do 24 w nocy, bo w tym dniu muzeum tak długo będzie otwarte. I gorąco zapraszam tutaj wszystkich mieszkańców Lubaczowa i nie tylko okolicznych mieszkańców i tych wszystkich, którzy zechcą do nas dojechać. Oprócz tej wystawy, którą tutaj prezentujemy w Galerii Oficyna, będziemy także prezentować inne działania, które poświęcone są pasterstwu. Zawita do nas tutaj zespół Młode Podhale z Nowego Targu. Jest to zespół, który będzie nam tutaj prezentował tańce i śpiewy właśnie z tego regionu. Takim bardzo ważnym wydarzeniem w ciągu tego dnia to będzie także pasterska watra, którą o godzinie 20 rozpalimy dla mieszkańców Lubaczowa i właśnie przy tej watrze, przy tym ognisku pasterskim będziemy przysłuchiwać się śpiewom i tańcom z Podhala. W tym dniu także będziemy prezentować owce. Owce, które są hodowane na naszym terenie. Okazało się w trakcie badań, w trakcie tego projektu, że na naszym terenie są bardzo duże stada, stada liczące około 400 owiec. Takim bardzo poważnym przedsiębiorcą i rolnikiem, który hoduje owce, to jest pan Krzysztof Krasen z Chotylubia, który użyczył nam na ten dzień stado owiec, które będziemy tutaj prezentować u nas także przy budynku galerii. Mam nadzieję, że będzie to wspaniała atrakcja dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci, którzy na co dzień nie mają okazji oglądać żywych, prawdziwych owieczek, a tu będzie możliwość pooglądać, a nawet podejrzewam, że i dotknąć taką owieczkę. Chciałbym też jeszcze zaprosić wszystkich Państwa na pokaz wyrobu serów owczych, gdzie zaprosiliśmy także wytwórcę takich serów z Zakopanego, Piotra Chudzika, który będzie właśnie pokazywał proces od momentu zakwaszenia tego mleka po wyrób już gotowego sera.